Czy ja chcę być pochowany na żydowskim cmentarzu? Ja nie myślę o żadnym chowaniu, czegokolwiek, chyba że pieniędzy do skarpety. Spartiatics! Yeah, boy! Ty, w ogóle jest takie prawo w Polsce, że jak umrzesz, to muszą cię pochować na cmentarzu, nieważne od twojej wiary i tak dalej. No ja na przykład umarłeś i jest, wiesz, jak w USA, że chcesz, żeby cię rozsypali nad Niagarą. To co robisz? Co wtedy się dzieje? Mogą cię tak rozsypać, czy nie mogą? Czy kościół już przejął całą Polskę i luj? Pod płotem cię mogą zakopać? Na pewno nie mogą. Na pewno, jeśli nie można ciała człowieka zakopać w dupę pod płotem. Chyba że jakby... chcesz to ukryć. Nie ważne. Uznajmy, że nie chcesz tego ukryć. Ale można zrobić coś takiego jak w Ameryce, widzowie, że jakby poddają twoje ciało kremacji i jakby twoje prochy już można z nimi zrobić, co tam uznała ta osoba, czy jakby muszą cię na tym cmentarzu pieprzonym pochować i luj. I tyle. Mi się coś wydaje, że właśnie w Polsce nie ma. Pieprzają cię do ziemi, albo w urnie, albo w trumnie. I luj. Nie masz nic do gadania. Ale to tak, to jeżeli jesteś takiego odgórnie narzucony, to ty porypany biznes. W sensie ludzie umierają, to jest smutne, wiadomo. Ty, ale jaki to jest popieprzony biznes, który ktoś sobie ustalił, że nie ma wyboru i musisz jakby dla tego kościoła, czy dla, nie wiem, czy cmentarze podlegają pod kościoły, czy nie. Ale no nie wiem do końca, jak to wygląda. Ale to jest popieprzony biznes, serio. To się robi giga kokosy na nas, widzowie. A raczej na ciałach. Więc chore. Wyobraź się sobie. Nieważne od tego, jakim miałeś, jakby jak żyłeś i tak dalej, ostatecznie i tak zarobią na tym, że umarłeś. Ludzie, których na przykład nie lubiłeś. Dam mu chyba te strzelanie z łódki i luj. 80 etapów, a to jest easy. A właśnie, jest też coś takiego. Ty, to jest w ogóle popieprzony, że na cmentarzu miejsce grobu musisz opłacać co ileś czasu. Wyobraź sobie, że nie dość, że jak umarłeś, to zarabiają na tobie, że robią ci pochówek, cmentarz, jakby ten grób, to jeszcze w dupę musisz płacić za miejsce na cmentarzu, bo ci wypieprzą ten grób w ogóle i kogoś innego w tą dziurę w ziemi wsadzą. To jest popieprzony biznes. Tych chłopi se robią maszynkę do robienia pieniędzy na trupach, ty. No gorzej niż Hollywood na zombie. No to jest porypany, widzowie. Trzeba coś z tym zrobić. Partia polityczna. Wolność, nie wiem, w chowaniu ciała. Takie postulaty. Chcemy, żeby naszych rodziców można było pieprzyć do ziemi na działce bez płacenia kościołowi. Dobra, weź daj temu chłopu ktoś 24 godziny. Ok? Co napisał na czacie brzydką rzecz. Pomyśl sobie, że tą opłatę za miejsce na cmentarzu policzy się x razy. Za mamę, babcię, dziadkę, drugą babcię, drugiego dziadka. Ty, no masz rację. Jak to wygląda w realu? Jakby godzisz się chyba z tym, że wypieprzam. I ktoś inny będzie tu leżał. Ty! Ja to bym zrobił tak w testamencie, napisał tak: słuchaj, nie płaćcie za grób, za mnie, za nic. Jak będziecie chcieli sobie ze mną pogadać, jak już będę nieżywy, to zamknij oczy i sobie pogadaj ze mną. Nie płać tej pieprzonej mafii. Po prostu, wypieprzone, co ja muszę leżeć w tej dziurze w ziemi, żebyś mógł sobie iść pójść znicz postawić we wszystkich świętych. Wypieprzone mam w to, żeby za mnie zarabiali po śmierci. I luj. Wysrane mam w to w sumie, żeby co? Muszę żyć w tej... Znaczy leżeć w tej ziemi z wygrawerowanym gównem na kamieniu? Ty, chyba że da się... No nie wiem, ja to nie wiem, jak to wygląda. Serio, to jest popieprzone, jakie siano idzie na utrzymanie takiego czegoś. Naprawdę. I po co to się wydaje te pieniądze, żeby... No nie wiem. No bez sensu dla mnie to jest. Można oddać się dla praktyków na medycynie i robią swoim ciałem wszystko, ale pytanie, bo ja wiem, że coś takiego jest, ale to jest, czy jest coś tak jakby z ludźmi, którzy umarli śmiercią naturalną w wieku, nie wiem,
jakichś 70 lat, czy to też się takie coś robi? Po 20 latach użytkowania miejsca na cmentarzu komunalnym trzeba wnieść opłatę jakąś tam nienaruszającą grobu, może on przypaść komu innemu. Od takiej decyzji można jednak odwołać się do sądu. Nie jest też tak, że zarząd cmentarza ma obowiązek likwidacji grobu, gdy nie ma opłaty. Rodzina nie powinna się obawiać windykacji kosztów likwidacji nagrobka. No z jednej strony jest to zrozumiałe niby jakoś tam. Przecież nie, ja tego i tak nie rozumiem. Z żadnej strony, teraz się tak zastanawiam. Jak to zrozumieć? Wyobraź sobie, że ktoś ma monopol w dupę na to, że trzyma zmarłych ludzi na swoim terenie, zgarnia za to siano regularnie co 20 lat, zgarnia siano za to, że możesz tam postawić grób. Co to w ogóle jest? Czemu nie można na swoim terenie postawić grobu zmarłej osoby? Co to jest za gówno pieprzone? Tego nie rozumiem w ogóle. Czemu ktoś ma tylko dostęp do tego, żeby tak coś robić? Bo to byłoby creepy? Co byłoby creepy? Co nie jest creepy? Ty idziesz na cmentarz i tam są wszędzie takie miejsca z trumnami, ciałami i tak dalej. To czemu nie możesz mieć grobu na swojej ziemi? No nie wiem. Ty, wydaje mi się, że tak ludzie jakby nie zwracają na to uwagi, bo tak już jest. W sensie wiecie o co chodzi. Że, o już tak jest, że są groby, że babcia jest tam, też babcia jest Adasia tam, babcia Tomeczka. Na wszystkich świętych się spotykamy tam też, fajnie jest, jakby nic w tym tego nikt nie robi, bo tak już jest. Ej, luj. Ale to jest dziwny zwyczaj. No właśnie, ale właśnie o to mi chodzi, Blackbush. Czemu Kościół ma monopol na to, żeby trzymać zmarłych ludzi u ciebie na ziemi? I nie masz nawet wyjścia, co z tym możesz zrobić? Możesz tylko to zaakceptować i zapłacić Kościołowi pieniądze, żeby babcie posadzili na tym cmentarzu. Nie ma wyjścia, Iluj. Nawet jak babcia nie wierzyła w tego. Wyobraź się, jakie pieniądze przez to przechodzą. Ty o... Ale widzicie, jakie to są rozkminy na małpkach o 12 w nocy? Chodzi o to, żeby ziemi nie datruwać? No tak, ale no to mogłyby być takie wymogi, że na przykład na swojej ziemi możesz mieć grób, ale musisz mieć trumnę i tak dalej. Potwierdzić to w jakimś urzędzie, że była trumna, nie wiem. Albo że urzędnik przychodzi na twoją ziemię, zobaczyć, że jest git, podpisujesz papiery i luj. U mnie na wsi ksiądz bierze 20% ceny pomnika za otworzenie cmentarza. Co? Niewierzące. No tak, tak, może masz rację, że niewierzące babcie, niewierzące to są rzadkość. Ale wyobraź sobie, że jakby, nie wiem, za 20 lat ludzie, którzy będą szli na cmentarz, to będą ludzie, których coraz więcej będzie niewierzących. A za 40 lat to już w ogóle będzie bardzo dużo takich ludzi, którzy mają w dupie kościół, a mimo to mają, nie mają prawa, żeby nie zapłacić za miejsce na cmentarzu kościołowi, żeby zapłacić za to, żeby ich pochowali i tak dalej. Nie wiem, jak się wypiszesz z kościoła, to też masz, jak musisz być na tym cmentarzu? Co ma do tego kościół? No, więc pisał wcześniej, że cmentarze są, podlegają pod kościołem. Siema, tutaj temat się uciął, bo przez dłuższą chwilę skupiłem się na małpkach, a potem widzowie zaczęli już pisać na inny temat na czacie, przez co w ogóle zmieniliśmy temat na coś innego, ale możecie napisać w komentarzach coś w tym temacie, na temat tych grobów, kościoła, no nie wiem, ogólnie w tym temacie, jak to wygląda w Polsce, bo ciekawi mnie to, a no nie wiem, tak jakby... Dużo mówiłem z tego, co tam usłyszałem, co tam mniej więcej wiem, więc możecie mnie skorygować, napisać, jak to wygląda i czy to jest aż tak popieprzone, jak mi się wydawało na tamtym streamie. A no i piszcie, czy chcecie więcej shotów z takich późnych, nocnych rozkmin ze streamów na różne z dupy tematy, to może coś powstawiam też więcej. Siema. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć.